Proszę bardzo. Tramwaj, kierunek Gagarina. Jedzie na wstecznym. Trzeba wszystko przebadać, a później będzie można puścić w tym miejscu to tramwaje. Tak jest z pasażerami. Jak cała operacja jazd testowych wyglądała teraz, na sam koniec kwietnia? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy. Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, cześć, Ząż, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Gagarina, a konkretnie na Puławskiej się znajdujemy, bo stąd pierwszy tramwaj, właściwie wagon pomiarowy, wjechał na nowy, jeszcze nie oddany do użytku, odcinek tramwajowy na Goworka, Spacerowej i oczywiście na wspomnianym odcinku na Gagarina. W tym miejscu tramwaj skręca, a właściwie wjeżdża na specjalny tor i jedzie w kierunku Goworka. I już niedługo, bo wedle zapowiedzi w połowie maja, mają tędy ruszyć tramwaje, normalne, liniowe, linii 11. 2 maja się pewnie spytacie, na razie plan jest na 13 maja, zgodnie ze rozpoczęciem całego kursowania rozkładu jazdy, więc najprawdopodobniej w poniedziałek o godzinie 5. No to zatem pojawimy się tutaj i zobaczymy, jak ta cała inwestycja będzie wyglądać. Ale zanim do tego dojdziemy, to oczywiście zetknijmy sobie, co tu się faktycznie działo dzisiaj w nocy. Dzisiaj, a właściwie z poniedziałku na wtorek, czyli z 29 na 30 kwietnia, odbywała się ta cała impreza, badanie techniczne stanu sieci trakcyjnej na nowym odcinku trasy tramwajowej właśnie tutaj, na trasie tramwajowej do Wilanowa i trasie tramwajowej na Gagarina, bo to jest jeden z trzech części oddawania do użytku w tym roku tramwaju do Wilanowa w teorii, wedle zapowiedzi przynajmniej. Teraz będzie tramwaj na Gagarina, później będzie tramwaj do Branickiego, a na sam koniec tramwaj na Stegny, na sam koniec tego roku. Takie są aktualnie plany, ale zetknijmy sobie, co tu się nie było w planach, a co tu faktycznie się wydarzyło, bo to już jest historia, że tak powiem, czyli czas przeszły. Jak widzicie, tramwaj wyjechał w tym miejscu z Goworka, wjeżdża właśnie w Spacerową. I tak oto i pierwszy tramwaj po 50 latach się ponownie pojawił właśnie w tym miejscu. Tramwaje cały czas zaznaczają, że to nie był dobry pomysł, żeby zlikwidować z tego miejsca torowisko tramwajowe i po prostu to była mania wtedy na likwidowanie różnych tras tramwajowych. Bo pamiętajcie o tym, że tramwaje kiedyś już tędy jeździły i na Spacerowej i do Wilanowa. Ale do Wilanowa kiedyś jeździły inną ulicą niż aktualnie to jest w budowie, czyli nie Sobieskiego, czyli tylko właśnie Czerniakowską i tak dalej. Więc trochę inaczej to wszystko wyglądało. Teraz na szczęście tutaj wracają ponownie tramwaje. Swojego tutaj pamiętajcie, że kiedyś jeździły też pociągi. Kolejka wilanowska wąskotorowa właśnie tędy jeździła, więc faktycznie jeżeli chodzi o szyny i tory w tym miejscu, to było ich co niemiara. Zresztą trochę się tutaj pozmieniało przez ten czas. No i tak, nowy odcinek tramwajowy w tym miejscu, widzicie, jest testowany. Tramwaj sobie na spokojnie jedzie. Nawet całkiem sprawnie tutaj jechał, przynajmniej jadąc do przodu, bo później trzeba było wycofać i pojechać na wstecznym. Ale co ważne, to jest to, że zwróćcie uwagę, zresztą zobaczycie to na kolejnych też ujęciach, że druga jezdnia ulicy Spacerowej też jest już w miarę dobrym stanie. Znaczy tam nie ma jeszcze oczywiście ostatniej warstwy ścieralnej asfaltu, ale już faktycznie widać przymiarki do tego, żeby niedługo oddać do użytku tamtą też ulicę, bo podczas oddawania do użytku nowego tramwaju właśnie w połowie maja, mają też już pojechać samochody na Gagarina i właśnie Spacerową w dwóch kierunkach po dwóch jezdniach, więc też czekamy na ten aspekt i na tą część budowy. Czy to się wydarzy szybko, jak to będzie dokładnie wyglądać, to jeszcze oczywiście tego nie powiem, bo więcej informacji to wiecie, to jest wszystko ustalane i się na sam koniec wszystkiego dowiadujemy, ale miej nadzieję, że faktycznie uda się to zrobić na tą połowę tego najbliższego maja 2024. Tymczasem tramwaj dojechał na przystanek Spacerowa i tutaj oczywiście, gdyby nie to, że odcinek do Wilanowa jest cały czas nieoddany do użytku, no to byśmy skręcili w prawo teraz i byśmy pojechali w kierunku Wilanowa. Na razie oczywiście jeszcze tamten odcinek cały czas jest w budowie i tam ani przejezdności całkowicie po szynach nie ma, ani sieci trakcyjnej nie ma, więc nie ma co tutaj mówić, żebyśmy tam teraz pojechali tramwajem, bo po prostu byśmy nie pojechali, no chyba, że na oponach, ale ewentualnie dronem. Dronem byśmy przelecieli, zresztą to robię już od dłuższego czasu, tam pokazuję tą budowę. Natomiast no tutaj tramwaj na spokojnie jeszcze tamtędy nie przejedzie, ma przejechać już na koniec wakacji 2024, mają jeździć testowe tramwaje najprawdopodobniej z końcem sierpnia, już takie testy będą realizowane. No i z nowym rokiem szkolnym mają już pojechać faktycznie tramwaje z właśnie dziećmi do szkoły. Więc miejmy nadzieję, że faktycznie tak to też również się wydarzy. Tymczasem przejechaliśmy, a właściwie tramwaj przejechał przez ulicę Belwederską,
w tym miejscu. No i co ja mogę powiedzieć? Faktycznie pierwszy tramwaj ponownie przejechał przez to skrzyżowanie po długim czasie. Oczywiście wtedy tutaj nie było rozjazdów i nie było tak rozbudowanych przystanków z SIP-em i z innymi bajerami, ale już w tym miejscu to wygląda jak wygląda. Też zwróćcie uwagę, że tutaj SIP jeszcze na spacetowej nie działa, jeżeli chodzi o wyświetlacze, ale z kolei już na Gagarina, czy na tym odcinku tutaj budowany w ramach tej inwestycji, to się zaczyna dokładnie od tego przejścia dla pieszych, gdzie już mamy rozchodnik i właściwie prawie wszystko gotowe poza ostatnią warstwą asfaltu i paroma elementami, jeżeli chodzi o drogi rowerowe, to tutaj właściwie już działają nawet wyświetlacze, w sensie, ponieważ nie ma zapadanego rozkładu jazdy na te przystanki tramwajowe, no to wiadomo, że tutaj się nic nie wyświetli, ale godzina już na nich się wyświetla, więc taka ciekawostka, bo tutaj na przystanku Sielecka na przykład oczywiście dwa przystanki się znajdują nowe, są już z wyświetlaczami, one są jeszcze cały czas zagrodzone i po części też są zdemontowane barierki, bo są tymczasowe przystanki autobusowe w niektórych miejscach jeszcze wyznaczone, ale pomijając to, całkiem ładnie to wygląda. No i proszę bardzo, tramwaj przejechał przez ten odcinek i jedziemy już na ostatni przystanek na całej nowej trasie, bo oczywiście cały nowy odcinek to ma tylko i wyłącznie trzy przystanki, Spacerowa, Sielecka i Sielce, i jedziemy właśnie do Sielec, gdzie kończy się cała nowa trasa i to jest jedyna taka pętla tramwajowa, właściwie kraniec, terminal krańcowy w całym systemie tramwajów warszawskich, bo wszędzie tramwaje w Warszawie mają pętlę, ewentualnie jest jeszcze pętla uliczna. Ale wszędzie tramwaj robi kółeczko. No pomijając linię tramwajową 2, ale tam jest po prostu przystanek krańcowy niedostępny dla pasażerów. A tutaj pasażer będzie wsiadać na terminalu krańcowym. Co to jest terminal krańcowy? A już zresztą zobaczycie w tym miejscu. Terminal krańcowy zaczyna się niepozornie, są dwa tory, a później jest trochę inaczej. Mamy rozjazdy w tym miejscu, tak aby tramwaj mógł zmienić i wjechać na jeden z dwóch torów krańcowych. Następnie jest jeden peron tramwajowy i dwie krawędzie peronowe w tym miejscu się znajdują. I tutaj tramwaje zatrzymują się i następnie zmieniają swój kierunek jazdy. W skrócie motorniczy musi przejść z jednej kabiny do drugiej, która się znajduje w tramwaju dwukierunkowym. Tak ma to miejsce normalnie, ale ten tramwaj nie jest dwukierunkowy, więc za chwilę zobaczycie, jak to wyglądało, żeby wycofać się faktycznie na tym całym odcinku i wbrew pozorom mam powiem, że nie przyjechał tutaj podnośnik, ani na lawecie tramwaj nie zjeżdżał, bo już widziałem takie wasze propozycje w komentarzach z tych shortsów, które wpuściłem w nocy. Nie, tak to nie wyglądało. No ale co ja mogę powiedzieć? Pierwszy przystanek, który dojeżdża właśnie na przystanek Sielce, właśnie wjeżdża powolutku, się tutaj paróweczka nam wciąga i podjeżdża. Tutaj też co ciekawe, na przystanku Sielce znajdują się dwa wyświetlacze, no bo są dwa przystanki w teorii. Jestem ciekawe, czy te wyświetlacze będą pokazywać stronę, na którą ten tramwaj będzie odjeżdżać, czy faktycznie po prostu jeden wyświetlacz będzie przypisany do jednego przystanku, drugi do drugiego i tyle w temacie, bo to jest dosyć ciekawa i nietypowa sytuacja, jeżeli chodzi o warszawski układ transportu. No i w tym miejscu mamy czoło wagonu, tramwaj zakończył swoją trasę i dalej już nie pojedzie, bo tu jest po prostu koniec trasy. Wiadomo oczywiście, że w przyszłości tramwaje mają pojechać dalej na siekierki, ale te plany są odległe, takie odległe tam na myśli, że są zaplanowane do realizacji do 2050 roku, ale żadne prace przy tej inwestycji nie zostały toczone już do realizacji. Tramwaj wzdłuż Modlińskiej jest o wiele bardziej zaawansowany, bo tutaj nie zostało nic jeszcze zrobione. Ani studium wykonalności, ani decyzje środowiskowe, ani projektowanie, ani prace przedprojektowe. Nic w tym temacie na temat tramwaju do siekierek nie zostało aktualnie nie jest nic w trakcie realizacji, więc po prostu siłą rzeczy możemy się spodziewać, że co najmniej za 10 lat najwcześniej tam tramwaj jakikolwiek pojedzie. Nie napawa to optymizmem, wiem, też z tego powodu nie jestem zadowolony, ale odpowiadając na wasze pytanie, czemu tramwaj kończy tutaj na Czerniakowskiej, a nie jedzie dalej na siekierki od razu, no to odpowiedź jest bardzo prosta. Ta inwestycja była realizowana wspólnie z MPWiK w ramach budowy kolektora, który powstał na dole, to jest jeden z tych większych właśnie kolektorów, który się łączy z tym całym wzdłuż Wisły. Natomiast co ważne, ten kolektor był właśnie, ta budowa kolektora i budowa tego tramwaju była połączona w ramach wspólnej inwestycji MPWiK i tramwaju warszawski, dlatego też po prostu ten odcinek jest taki krótki i cały tramwaj na Gagarina ma tam trochę ponad kilometr, więc dlatego też ta inwestycja nie ciągnie się dalej na siekierki, bo po prostu MPWiK nie chciało realizować, nie realizowało dalszego odcinka kolektora, bo po prostu on się kończy na Czerniakowskiej. I gdyby może to się dalej pociągnęło, bo tramwaje by
stwierdziły, że może po prostu zaprojektujemy dłuższy odcinek, to dałoby się to zrealizować razem. Szkoda, że po prostu nie zostało to od razu zrobione, bo faktycznie tramwaj jest bardzo blisko tych siekierek. Niedużo brakuje, ale jeżeli chodzi o prace formalnościowe, to tutaj niestety już bardzo dużo brakuje. Może by to przez te całe formalności dotrzeć do celu, to potrzebujemy co najmniej ładnych kilku lat pracy, a później jeszcze budowa. Budowa wiadomo, żeby trwałaby od roku do dwóch. Prace formalnościowe, nawet w najlepszym toku, to pewnie by trwały 3-5 lat, więc no jeszcze by trzeba na to finansowanie znaleźć, więc jakby chyba nie muszę mówić, że M3 na siekierki i tramwaj na siekierki mogą niestety w podobnym czasie powstać, a według mnie chociaż jeden z tych transportów szynowych powinien tam dotrzeć oczywiście szybciej. I wiem doskonale o tym, że wy ponownie podobnie sądzicie, bo widzę po prostu wasze komentarze, że to jest jakieś nieporozumienie, żeby tramwaj tam teraz nie dojechał. Ale mniej więcej mam nadzieję, że wam pokazałem, a właściwie wytłumaczyłem, czemu ta inwestycja jest tak podzielona i tak zalizana. Znaczy, czemu jest tak podzielona, to akurat już pytanie na bazie do tramwaju warszawskich, czemu tak podzieliły. Tak samo nie zgadzam się z tym podziałem, jeżeli chodzi o inwestycje pod Warszawą Zachodnią. Ale dobra, mniejsza z tym. Zerknijmy sobie, co się dzieje na ekranie, a mianowicie tramwaj wycofuje. Jak widzicie, żeby tramwaj na spokojnie mógł wycofać, jadąc na wstecznym, przy takim tramwaje, musi być specjalna jedna osoba, która komunikuje się z motorniczym, który się znajduje na końcu wagonu w tym przypadku. Natomiast z przodu jest po prostu osoba, która informuje, czy można jechać powoli, tramwaj jedzie, a same skrzyżowania są zabezpieczone przed nadzór ruchu, tak aby faktycznie nikt nie wjechał pod ten tramwaj, więc skrzyżowania wszystkie, które widzicie, są zamykane przez radiowozy i przez osoby, które faktycznie wstrzymują ruch. Dlatego też tutaj całkiem płynnie mogą się przemieszczać wzdłuż całej tej operacji. Mówię całkiem płynnie, bo i tak faktycznie wiadomo, że trzeba było się trzymać na niektórych czerwonych światłach, które były na trasie, właściwie nawet na wszystkich. Więc tak to wygląda. Ponownie jesteśmy na przystanku spacerowym. Jak widzieliście, nadzór przejechał i za chwilę zobaczycie, że już faktycznie całe skrzyżowanie jest zamknięte. O, proszę bardzo, skrzyżowanko jest zamknięte. I tutaj możliwości przejechania nie ma na czas oczywiście przejeżdżenia tramwaju. Tutaj w drugą stronę z kolei trochę jest gorzej, bo jak to pewnie część z was dobrze doskonale o tym wie, ulica Spacerowa jest aktualnie jednokierunkowa i się aktualnie jedzie, jest z nią docelową pod prąd. Natomiast, żeby pojechać w drugą stronę, no to no już trochę już jestem gorzej w tym temacie, więc musiałem tutaj przejechać się po tej części placu budowy, ale z kolei tutaj i tak była cała impreza na placu budowy, też tak w sumie nie było źle. Gorzej z tym, że to faktycznie było wszystko zakurzone, bo jeżeli chodzi o chodniki, nawet wzdłuż Spacerowej, to one też jeszcze nie są oddane do użytku na całej długości, co faktycznie jest problematyczne przy nagrywaniu tego typu inwestycji, jeżeli bym nie nagrywał wzdłuż całej inwestycji, tak jak jest aktualnie ruch na Spacerowej. No ale dobra, mniejsza z tym, jeżeli chodzi o problemy techniczne, bo tramwaj nam tutaj wycofuje i w tym miejscu też widzimy rozjazd, bo w przyszłości tym właśnie torem bliżej nas tramwaje pojadą w kierunku Wilanowa i ten tor będzie wspólny dla tramwajów i dla autobusów, wtedy będą wjeżdżać na wspólny przystanek tramwajowo-autobusowy i autobusy i tramwaje stąd będą jechać w kierunku Wilanowa. Tak wspólnie prawie do trasy siekierkowskiej, tam kawałek wcześniej przy Dzikowskiego po prostu będą zjeżdżać tam za Beethovena, ale przy Dzikowskiego po prostu będą zjeżdżać z tej nowej trasy, tam też przy okazji Dzikowskiego teraz będzie zamknięta, a Beethovena będzie otwarta w dwóch kierunkach. Natomiast wracając tutaj na Spacerową, tak jak widzicie, jeżeli chodzi o nawierzchnię nawet tą drugą ulicy Spacerowej, możemy zobaczyć, czy faktycznie pojawiła się pierwsza warstwa asfaltu, jeszcze nie ostatnia, więc tutaj już faktycznie prace trwają, no bo tutaj niedługo te samochody i autobusy mają się pojawić. Co ważne, pojazdy w dół będą miały po dwa pasy w kierunku, właśnie w kierunku dołu. Nie będzie tutaj bus pasa, to będzie po prostu zwykłe dwa pasy w dół. Natomiast jeżeli chodzi o podjazd do góry, to po prostu będzie jeden tylko łącznie pas. Trochę dziwnie rozwiązane, według mnie to powinno być na odwrót, ale biorąc pod uwagę, że od boku jest ulica Belwederska, to może faktycznie ma to sens, żeby część ruchu po prostu przekierować na tamtą ulicę, a niekoniecznie kierować na ulicę Spacerową. I tak to wygląda, tutaj jest przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym i tutaj też się mniej więcej będą zaczynać po części już te drogi rowerowe na Spacerowej, bo one tam są wytyczone tak, że one faktycznie znikają na części ulicy Spacerowej, inaczej, na Goworka drogi rowerowej zbytnio nie ma, na Spacerowej jest i później ona się przerzuca tak, żeby faktycznie połączyć się z ulicą Pławską, więc trochę jest pokręcone. Jak już faktycznie będzie bliżej tej całej inwestycji, to wam pokażę na ujęciach zona, o co dokładnie tutaj chodzi i jak ten cały odcinek wygląda. No i proszę bardzo, tak to się i oto w tym miejscu prezentuje. Tramwaj P1 dojechał i tramwaj drugi jedzie. Zwrócili się tego, że coś jest nie tak? O, dokładnie. Tramwaj teraz jedzie na wstecznym.
Ponownie, na wstecznym, tylko wyłącznie, że w dół, ale cały czas z torem pod prąd de facto. Bo znaczy teraz to nie pod prąd, tylko tramwaj jest pod prąd. No bo trzeba po prostu każdy tor sprawdzić w odpowiednim kierunku, żeby ten pojazd, wagon pomiarowy mógł po prostu sprawdzić sieć trakcyjną, to musi jechać zgodnie z kierunkiem, jeżeli chodzi o tramwaj, jeżeli chodzi o wykorzystywanie przez trasę, więc dlatego też aktualnie ten tramwaj musi sobie zjechać cały ten odcinek na wstecznym dla was, żeby to faktycznie szybciej trwało. Przyspieszyłem cały ten film, chyba trwało nie, z 10 minut mi się wydaje, no bo faktycznie tramwaj na wstecznym raczej za szybko nie jeździ. Więc macie to wszystko przyspieszone mniej więcej, żebyście po prostu zobaczyli szybciej, jak to wyglądało. Jeszcze oczywiście na sam koniec zobaczymy sobie na ujęcia z drona, jak jechał ten tramwaj już ponownie do góry i jak jeszcze wyglądały jazdy testowe na węźle na Goworka, bo tam faktycznie nie wszystkie tory jeszcze zostały przejechane w tym momencie, jak były te nagrywane ujęcia. Jest przecinek Sielecka, przejeżdżamy przez niego, szybko przelatujemy, że tak to powiem. Nie no, lecieć to nie, ale jedziemy na monocyklu, więc to aż tak nie jest źle. Przy okazji, jakby to się zastanawiał, jakie te wszystkie ujęcia nagrywałem, to możecie sobie, nie wiem, zerknąć na czy tam prezydent wrzucał filmy, to tam nie wszędzie na tych filmach widać, czy też na różnych innych zdjęciach, jeżeli chodzi o miasto. Ja tutaj tą całą inwestycję, zresztą jak większość inwestycji z całej Warszawy, nagram na monocyklu elektrycznym. I w ten sposób jestem w stanie to tak wszystko ładnie, całkiem płynnie ponagrywać, żebyście mieli takie ujęcia jak z drona, a jednak z ręki, z gimbala i z telefonu. Dobra, dotarliśmy, znaczy właściwie dojechaliśmy ponownie do przystanku Sielce i jak widzicie tramwaj na rozchodniku wjeżdża już ponownie na ten sam peron tramwajowy i teraz tym razem jest trochę inaczej, bo faktycznie drzwi będą po dobrej stronie, jeżeli chodzi o ten przystanek tramwajowy. I to jest właśnie też ciekawostka, jeżeli chodzi o tą trasę tramwajową, bo to jest pierwszy przystanek tramwajowy docelowy, nie tymczasowy, gdzie tramwaje będą musiały otwierać po dobrej stronie drzwi. I to jest faktycznie ciekawostka, więc tutaj muszą tylko i wyłącznie tramwaje oczywiście dwukierunkowe dojechać. I tutaj po prostu, w zależności od tego, na której przystanek tramwaje wjadą, będą otwierać drzwi po środku, czyli do środka. Czyli jeżeli tramwaj wjedzie na ten peron, który teraz, to będzie musiał zmienić drzwi otwierania na stronę lewą, a jeżeli wjedzie na ten drugi, to po prostu tak samo jak wcześniej będzie otwierać na prawą stronę. Z drugą stronę z kolei będzie trochę to inaczej wyglądać. Więc tak to wygląda. Tutaj też zwróćcie uwagę, na koniec torów jest taka ścianka. Są też na szynach są zamontowane specjalne urządzenia, żeby zatrzymać tramwaj, gdyby przyjechał. No i oczywiście jest słupek z napisem czoło wagonu i w tym miejscu przystanek Sielce ZA5 się znajduje. Na drugim końcu jest drugi przystanek w drugą stronę, przynajmniej w teorii jest tak to podpisane. No i tak to na ujęciach z drona z kolei, bo oczywiście trzeba było też zrobić jeszcze jazdy testowe na drugim torze, jak i również na wszystkich rozjazdach i wszystkich orientacjach, które tutaj są możliwe, jeżeli chodzi o te nowe tory, więc proszę bardzo, tramwaj przejeżdża i wjeżdża przez pierwszy odcinek rozjazdowy na tym odcinku, więc proszę bardzo, tramwaj teraz normalnie by tak po prostu pojechał, jadąc dalej w kierunku centrum Warszawy, w ten sposób będzie przejeżdżać i tutaj też te rozjazdy są tak ustawione, że tramwaj faktycznie będzie musiał wybrać, na który torek wjechać, więc przed wjazdem jest zwrotnica i trzeba będzie zmienić ten tor, natomiast z drugą stronę zwrotnice będą przestawiać się automatycznie, żeby nie trzeba było tego wszystkiego przestawiać, bo wiadomo, że tramwaj po prostu pod prąd nie może pojechać, czyli tak samo jak na Winnicy będzie to robione na zasadzie rozjazdu z sprężyną, która będzie po prostu odbijać to i przestawiać od razu na odpowiedni tor. No i tak jak tu widzicie, tramwaj przejechał i wjechał na wstecznym, tym razem na już drugi peron, tym razem jest po złej stronie, jeżeli chodzi o drzwi w tym miejscu. No i tak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten odcinek, to jest pierwszy wjazd tramwaju na tą drugą krawędź północną tego przystanku tramwajowego Sielce. No i tam też jak zwrócicie uwagę dalej, to faktycznie aż się prosi, żeby ten tramwaj przejechał dalej prosto, bo skrzyżowanie i tak było w dużej części przebudowane, zamykane poprzez różne frezowania i prace przy MPWiK, a też na dalszym odcinku tej ulicy po prostu jest duża przestrzeń, jeżeli chodzi o miejsce pomiędzy obydwoma jezdniami. Tam nawet jest zrobiony bus pas po prostu w ramach takiego szybkiego połączenia autobusowego. Autobusy z tego raczej nie korzystają, bo po prostu mało linii tam jest puszczonych, ale miejsce na to, żeby ten tramwaj puścić, jest po prostu bardzo, bardzo się o to prosi, więc no cóż, kolejna niewykorzystana okazja, żeby faktycznie tramwaj dojechał dalej. Ale dobrze, że chociaż do tego miejsca dojedzie. A, i też chyba ważne, czego nie powiedziałem jeszcze w tym filmie. W związku z tym, że tramwaje linii 11 mają tutaj dojechać od połowy maja,
to nie są wprowadzone żadne zmiany dla komunikacji autobusowej. W dużym skrócie, tramwaje owszem dojedą właśnie w te miejsce, ale autobusy będą jeździć cały czas wedle starych rozkładów jazdy, czyli w skrócie nic się nie zmienia, autobusy się zatrzymują cały czas na swoich poprzednich przystankach na całym odcinku, więc taka ciekawostka. I proszę bardzo, tramwaj już jedzie ostatni raz, czwarty raz właściwie w tym miejscu przejeżdża, drugi raz w kierunku centrum Warszawy, tym razem już zgodnie z kabiną swoją jedzie w tym miejscu i nawet po dobrym torze, więc już w ogóle czyste szaleństwo. I proszę bardzo, tramwaj jedzie przez przystanek Sielecka, tutaj lecimy za nim dronem, więc całkiem ładnie to się prezentuje i w sumie też przypomniałem sobie, że na samym końcu tego filmu zobaczycie, jak wygląda przecinanie szlaku, a właściwie przecinanie nowych zupełnie torów przez pierwszy pojazd, gdzie jeszcze żaden tramwaj tamtędy nie jechał, więc trzymajcie się do tego, bo to faktycznie jest ten sam końcu filmu, bo to się wydarzyło na sam koniec tego całego wydarzenia. Na pewno jest część z Was zainteresowana tym, o której godzinie to się działo. Całe to wydarzenie się dociągnęło na mniej więcej 4 godziny, zaczęło się koło 23, skończyło się koło 3. A tam jeszcze jakieś niektóre jazdy były robione jeszcze pewnie do samego włączenia ruchu już tramwajowego na spacerowej z tego co słyszałem, ale to aż tak dużych już faktycznie ruchów w tym miejscu nie było. Więc tak to wygląda jak na załączonym i obrazku. No i przypadku tramwaj przyjeżdża czwarty raz przez skrzyżowanie z ulicą Belwederską, Gagarina i Spacerową i następnie wjeżdża na przystanek tramwajowy, gdzie nawet są już pierwsi pasażerowie, oczywiście z placu budowy, ale jednak pierwsi pasażerowie. No i dojechaliśmy już ponownie na przystanek Goworka, a właściwie na ulicę Goworka i w tym miejscu jadąc docelowo zgodnie z kierunkiem jazdy na tej ulicy dojechaliśmy właśnie do tego i też i miejsca, i to ciekawostka, to są ujęcia z drona, tylko po prostu go w ręku trzymałem. No i proszę bardzo, wygląda tak, jak wygląda na załączonym obrazku. Tramwaj wjeżdża, a właściwie przejeżdża po nowych rozjazdach i skręca w kierunku dalszej części Mokotowa, czyli w kierunku wyścigów, czy też w kierunku zajezdni tramwajowej Woronicza. Więc tędy normalnie, należy liniowo tramwaje nie będą jeździć, pomijając jakieś zjazdy do zajezdni, ale liniowo raczej na razie tramwaje tędy nie będą jeździć w przyszłości. Nie tym torem, a torem obok będą tramwaje jechać w kierunku Rakowieckiej bezpośrednio do stacji metra Pole Mokotowski, dalej do pętli Kielecka, bądź też po prostu w kierunku placu Narutowicza. Takie są aktualnie zapowiedziane plany, a prace na Rakowieckiej niedługo mają się rozpocząć. Najprawdopodobniej właśnie w maju się rozpoczną jakieś już pierwsze większe prace na budowie. Natomiast co ważne, to jeżeli chodzi o tramwaj na Rakowieckiej, to spodziewajcie się, że faktycznie te większe prace rozpoczną się tutaj, na tej części przy Puławskiej, z tego co zasłyszałem, jeżeli chodzi o różne prace budowlane na tej inwestycji. No i tutaj, jak widzicie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o wycofywanie ponownie po tym samym torze, bo jeszcze trzeba sprawdzić jeden ostatni tor, po którym tramwaj jeszcze nie pojechał, a mianowicie to po tor, po którym tramwaj będzie wyjeżdżać właśnie z nowej trasy tramwajowej na Gagarina w kierunku placu Unii Lubelskiej, czy dalej w kierunku centrum Warszawy Marszałkowskiej, czy też metra Politechnika. Tutaj oczywiście tramwaj tym torem będzie jechać też w kierunku Rakowieckiej, bo tu jak widzicie są tory w splocie, ale on jeszcze dalej musi wycofać i tam się znajduje zwrotnica, dzięki której tramwaj będzie po prostu skręcać właśnie w prawo w kierunku Śródmieścia, więc tutaj przejechał. Tu też przy okazji to jest jedyny, chyba jeden z nielicznych rozjazdów na całej inwestycji nie w splocie, tego po prostu normalny, taki zwykły rozjazd. Może i dobrze, że takie rozjazdy też w niektórych miejscach są i chyba w ten sposób po prostu też tutaj lepiej to zostało zrealizowane, jeżeli chodzi o połączenie tego, tych dwóch rozjazdów razem ze sobą. No i proszę bardzo, tramwaj przeciera nowe szyny. To jest całkowicie normalne zachowanie, jeżeli chodzi o ten odcinek. To nie jest tak, że coś się zaczęło nagle palić. Tu faktycznie po prostu tramwaj przeciera po świeżych, nowych szynach, jeszcze całkowicie nieużywanych, więc te pierwsze przetarcie tak zawsze wygląda. I tutaj żadnej złej sytuacji w tym miejscu nie było, jak widzieliście na samym obrazku. I jeszcze trochę iskierek mały. O, proszę bardzo. No i tramwaj w ten sposób przejechał cały, właściwie po wszystkich nowych torach, widzieliście na tym dzisiejszym filmie, które już niedługo mają być oddane do użytku w maju. Więc co ja mogę powiedzieć, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I co ja mogę powiedzieć, jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Wizjonerza, zachęcam Was do dołączenia do grupy Co u Tramwaju Warszawskich, gdzie jeszcze tam o pierwszej w nocy wrzuciłem nawet zdjęcie właśnie, że pierwszy tramwaj dojechał już tutaj na Gagarina.
No i będziemy czekać na kolejne jazdy testowe. Nie wiem, kiedy one będą, ale wiadomo, że jeszcze Hyundai musi się przekać po nowym odcinku, bo z tego, co słyszałem, to po nowej trasie tramwajowej na razie będą mieć tylko wyłącznie Hyundai dwukierunkowe, nawet nie Jazzy czy Swingi, tylko i wyłącznie właśnie Hyundai. A Swingi to i tak w sumie miałoby daleko z jezdni Żoliborz. Mniejsza z tym. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!